A i tak w ogóle chyba jeszcze nigdy nie widzieliście 5-4 flary z mojej perspektywy. Także teraz. No spoko. I za każdym razem jak to widzę, to mam ochotę zrobić to. Siema, jedziemy do Warszawy i Guwer prowadzi, bo ja już prowadziłem jakieś 500 km i się zmieniliśmy. Jedziemy ogólnie spotkać się z Enduro Boxem i Yellow Boyem do Warszawy i nagrać nim odcinek. Enduro Box. Ej, to było dobre. Dobra, i ja mam pytanie do Guwera. Jak wrzucasz wsteczny? Jak myślisz, że się wzią? Nie. Kurwa. Bo wciskasz się. Nie. Jak się wrzuca wsteczny? Ściśnij sprzęgło. Nie, bo zaraz. Tu i tu. A mocno? Tak, musisz, jedziemy. Wrzuciłem jedynkę czy wsteczny teraz? O, biedna moja beta. Przepraszam bardzo. O Boże. Dobra, będziemy za 4 godzinki i jeszcze musimy pojechać pod Irtskuta ogólnie. Dzień dobry. Karto. Już tylko muszę złapać. Nie! Śmiał mi nie. Dobra, generalnie Kuba mi powiedział, że te dwie osoby, z którymi będziemy nagrywać, to są dużymi youtuberami są. A ja taki nieogolony. Dojechaliśmy, jesteśmy w Warszawie na ulicy Rozbrat, tam jest skatepark Jutrzenka, ten skatepark, na którym odbywały się dotychczasowe wszystkie mistrzostwa Polski na hulajnodze oczywiście, i tutaj dzisiaj będziemy jeździć i mam nadzieję, że pouczymy coś chłopaków, rowerowców. Ja też im coś fajnego pokażę. Irtskut, o kurde. Mamy opaski, jest Kuba. Jedziemy. Jest Kuba. Jestem. Jest Bartek. Nie ma Zbyszka. Jesteśmy na Jurce. Chłopaki sobie tutaj nagrywają. A moją misją dzisiaj jest zrobienie flip dropa w ten duży vert. Jakieś fajne triczki na boksie. Dawno go nie latałem. I w ogóle jak wbiłem tutaj i skoczyłem pierwszy raz tego boksa, to on jest dość krótki, nie? I lądowałem tutaj na ziemi na blaszce, więc trochę wolniej muszę pojechać i generalnie, no, żeby nie zrobić dziury w tej sklejce. Drop wygląda strasznie, trochę się sram, szczerze mówiąc. No, ale do odważnych świat należy, także zrobimy zaraz flip dropa. W ogóle robiłem tego flip dropa, ale to było na Buzacji i 4 lata temu w przejeździe. No takich rzeczy po prostu się nie robi daily, także no. Pojeżdżę chwilę tutaj. Rozgrzeje się i atakuje Vertuola. Dobra, to może na początek 3 łypki do bara. Ten wall w ogóle... straszny trochę. W sumie miałem czas na 4. whipa. Spróbuję. Dobra, 4 whipy. W ogóle ten wall wybija jak z procy. Trzeba się wbić jakoś tutaj. Pompować i wylecieć. Też w ogóle skrzeczy trochę to drewno. Tak. Zadaj mi triczek jakiś na boksie. Taki rozgrzewkowo chillowy. Kickless bar przystałość. Dobra. Podoba mi się to. Kickless do bara. Ej, przejechałem ola. Gitara, dzięki. Dobra, ogólnie na tym boksie marzy mi się w tym momencie Beko 3 whipy, żeby się tak wkleić ładniej w ogóle. Także spróbuję. Może z pierwszej siądzie. Żółw, ja mocy od ciebie biorę. Żółw mocy i wszystko siada. Okej. No, spoko, na nogę. W ogóle ten bok był tutaj i o wiele lepiej było, bo od razu można było pojechać na walla. A teraz jedzie się na ten bezsensowny, znaczy no nie bezsensowny, ale na tą miskę, która jest taka sobie, szczerze mówiąc. Jeszcze raz. I cyk. Widzisz, żółw mocy zadziałał, ale trochę z opóźnieniem. Ale zadziałał. Dobra, teraz kolega ma dla mnie kolejną misję. Dwie machanki tam. No, czyli podwójne transferze. Combo na tym transferze z walla w bank.
I pamiętam, od razu mi się przypomina Skut Battle Poland w 2015. Jak tutaj były też Mistrzostwa Europy, czy tam kwalifikacje do Mistrzostw Europy. To robiłem tam Brie Battle Cupa 5 lat temu. Ciekawe, czy jeszcze to mam w sobie, co zrobię. Ale też było inne ułożenie ramp, więc teraz będzie może ciężej prędkość nabrać na to. Myślę, że spoko. Ja widziałem gdzieś w ogóle, że spine był tam po prostu. Tak, spine był zamiast odwrotnie z tym i był do głośników. Fajna była ta piramidka. Dobra. Ja wiem, gdzie on jest. Brie Butter. Na nogę, spoko. Żółw mocy, działa. A musiałem się tak mocno, perfidnie odbić. Dobra. Dobra, robię flip dropa Werta. Teraz nadszedł czas. Ja bym się bał. No, w sumie trochę też się boję. No spoko. No to ma... Ile? Z 3 metry? 3,5? No i od góry wygląda dość strasznie. No nie jest w sumie tak źle, mogło być gorzej. Większe rzeczy się robiło, mniejsze rzeczy się robiło. Ja robię flip dropa. O, idą kamerzyści, youtuberowcy. Jak zrobię z pierwszej, to ma być łapka w górę. Tak jest, zawsze ma być, nieważne czy zrobisz czy nie. No w sumie tak, ale dużo osób zapomina, nie? I później jest takie, o, nie polajkowałem filmiku, a trudno. No, tak nie wolno. Także tak nie wolno i teraz w tym momencie musisz się zostawić w łapkę w górę. Do kasku. Kto tak mówi, kto to mówi? Ja tak zawsze robię. Dobra, git, git, git. Zawsze robi flipka. Jezus, patrzcie to. 3-2 raz. Pont. Wow. Co? Yeah. Git. Ta, właśnie. Nie chciałem się za wysoko wklejać, bo bałem się, że jakoś dziwnie do tyłu polecę. No tu żeś. A to nie tak źle, myślałem, że bardziej na plan. A nie bolało, bo git. Kolega ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Tego. I ja mam dla ciebie prezent, chodź ze mną. Ja zgadnę. 14, widziałem. Ja mam dla ciebie. Możesz sobie wybrać. Wybrać sobie trzy. Trzy. Jedna. Ale to nie bolało. W sensie. Ale jak ja tak sobie patrzę, mówię, ciekawe co jak patrzę, co za chłop, no nie normalnie. Proszę, zdesz sobie weź. No dziękuję. Mogę jedno dla siostry? Pewnie. Dobra, wszystkiego najlepszego. Zjedliśmy kebaby i jesteśmy trochę bardziej ciężcy teraz. Więc ciężej będzie robić triki. Ale zrobię obiecaną dla Kuby 5-4 flare. Chwilę się rozjeżdżę i mogę robić w sumie. Także zaraz będzie grana. Tylko nie wiem, na którym kwaterze. Na tym kwaterze w ogóle. Jakiś czas temu, jak było jeszcze SBP, to na mistrzostwach właśnie tutaj próbował Benz Klumecki i Ryan McNamara 5-4 flare i oboje wyszli z obitym udem, bo robili tak tą flarę, że się w ogóle nie odbijali od coupingu i lądowali właśnie tą częścią na... Kurde, stresujesz mnie! Jeździ dookoła mnie. No, także będę robić na jakimś innym koterze, chyba na spajnie, na wybicie od spajna, bo się wydaje dość takie strome. Chyba ta. Jeszcze na tym skateparku tego nie robiłem, także trochę się cykam. A i tak w ogóle chyba jeszcze nigdy nie widzieliście 5-4 flary z mojej perspektywy. Także teraz zobaczcie. To najpierw sobie zrobię normalną. No, normalna. Piruet. Dość płaski, no. Nie odbiłem się w ogóle. Ja to zrobię. Thank you.
pierwszej. Z pierwszej. Z pierwszej z dziesiątej próby. Z pierwszej próby. Ale jazda. Widzisz? To są te momenty, kiedy możesz przestać robić. To jest te momenty, kiedy możesz się poddać albo próbować dalej i zrobić. Tak. Ja wybrałem próbować dalej. Szanuję. I zrobiłem. Ty też tak powinieneś zrobić. Jeżeli coś nie wychodzi, czujesz, że masz to zrobić, rób to. Zrób to, trzymaj. Zrób to, po prostu zrób to. Dobra, mamy misję z Gooverem. Będziemy lecieć ten bęk do bęku. Ten stąd, tamten. Pojadę tam, żebyście zobaczyli, jakie to jest duże, bo tego nie widać na filmie. Dobra, no to tak, jest wybicie. I tu jest tak. No, z jakieś 4-5 metrów jest, 4,5. I latamy tu teraz z Gooverem. On w ogóle to robi stąd, z tego najazdu. To za wariat. No okej, okay, sik, ale jakby zjechał zła, co by zrobił. Dobra, jesteśmy na górze. I generalnie plan jest taki, że wskoczę i będę mieć tyle wystarczająco prędkości i pędu, żeby przeskoczyć całe. I zrobię jakiegoś trikasa, przez to może inwarda, bo leci się do przodu z nim. Skejsowałem trochę, jeszcze raz. Git. Jest tutaj yellow box. I to jest Maciek i Maćkowi pokażę fajny triczek. Pokażę ci triczka. Jasne, chętnie zobaczę. Tutaj o. Tutaj. Dobra, To jak ty zrobisz to na BMX-ie, to jest ta sama ten sam. Tak, bieg. Tylko że tutaj jest mega trudno, bo to jest płaskie. Bo to jest płaskie, no. Ciężej jest trochę. To ty spróbuj tak na BMX-ie tam, a ty spróbuj... Tak, a patrz jak on wejdzie tam i zeskoczy w dół, zobaczysz. Proszę cię, zrób taki to. Taki ninja drop na hulajnodze. Taki fajniejszy trochę. No, zobacz. No. Dobra, to mogę zrobić. Jasne, mogę zrobić. To teraz chcę reakcję zobaczyć jeszcze. Teraz zobaczymy reakcję Yellow Boxa. Dopiero podjechał, a jeszcze jestem pod wrażeniem. Zobaczymy reakcję Yellow Boxa na zeskok Bartka z góry. Taki nietypowy dosyć. Trzymam kciuki. Dawaj. A jak tu staniemy, to nas nie zabije? Nie. To było takie lądowanie. Dawaj. Zrobiliśmy tripa w miasto i... Znaleźliśmy wejście do metra i każde w sumie wejście do metra jest takie i za każdym razem jak to widzę, to mam ochotę zrobić to. Sketchy, ale było. Niech będzie. Dobra, będzie. To było na tyle z dzisiejszego vloga. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Zostaw łapkę, suba, komentarz. Uznam ze mną Maciek, AK. Już jesteśmy w zapisie, kamera w zapisie. Myślałem, tak, że to tak się przygotowuje. No dobrze. I to by było na tyle na dzisiejszy vlog. Obserwujcie nas na Instagramie i widzimy się w kolejnym odcinku. Tak, był Goover ze mną i Maciek, aka Yellow Box. Dzięki za oglądanie. Wyłączyło się chyba? To twój. Yo. Co ja go trzyma? Cały czas go robi, co za wariat. Brawo! Widziałem. Od samej góry odpadł.